Ojcze, którą chcemy Ciebie chwalić. Korna rzesza niesie olej, prosząc Zbawiciela świata, aby to, co dało drzewo, mocą swoją chciał poświęcić. Boże, Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, by Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą wydało żywe drzewo dla pokrzepienia ciała. Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Boże, niech to będzie Twój święty olej, dla nas przez Ciebie poświęcony, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ty stworzyłeś olej, symbol siły, racz pobłogosławić ten olej. Udziel męstwa katechumenom, którzy będą nim namaszczeni, aby przyjmując mądrość i moc od Ciebie, rozumieli głębiej Ewangelię Chrystusa, śmiało podejmowali trudy chrześcijańskiego życia i stawszy się godnymi przybrania za synów, radowali się z odrodzenia i życia w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił i poświęcił ten wonny olej. Niech ci, którzy będą nim na zewnątrz namaszczeni, otrzymają namaszczenie wewnętrzne i staną się godni boskiego odkupienia.
Boże. Od Ciebie pochodzi wszelki wzrost i postęp duchowy. Przyjmij łaskawie hołd radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Ty bowiem na początku kazałeś ziemi zrodzić drzewa wydające owoce, a wśród nich drzewa dostarczające oliwy, która miała służyć do przyrządzania krzyżma świętego. Już Dawid, oglądając duchem proroczym sakramenty Twej łaski, zapowiedział w pieśni, że namaszczenie olejem rozweseli nasze oblicza. A gdy wody potopu obmyły świat z jego grzechów, gołębica zwiastowała ziemi pokój, przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź przyszłego daru. Znaki te w czasach Nowego Przymierza wyraźnie się spełniły, gdy po zgładzeniu w wodzie chrztu wszystkich popełnionych występków namaszczenie tym olejem sprawia, że nasze twarze jaśnieją radością i pokojem. Dlatego też Mojżeszowi, Twojemu słudze, wydałeś polecenie, by swego brata Aarona po uprzednim obmyciu wodą ustanowił kapłanem przez namaszczenie tym olejem. Jeszcze większe wyróżnienie spotkało ten olej, gdy Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, zażądał od Jana obmycia w wodach Jordanu. Wtedy bowiem zesłałeś nań Ducha Świętego w postaci gołębicy, a głosem z nieba dałeś świadectwo, że On jest tym jednorodzonym, w którym sobie najbardziej upodobałeś. W ten sposób chciałeś wyraźnie potwierdzić, że Jego to prorok Dawid w natchnieniu wysławiał pieśnią jako namaszczonego olejem radości przed tymi, co losy z Nim dzielą. Wszyscy koncelebranci wyciągają prawą rękę w stronę krzyżma i stoją tak w milczeniu do końca modlitwy. Błagamy Cię, Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej. Niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięło swą nazwę krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoja moc uczyni to krzyżmo sakramentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie wodą Chrztu Świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego staną się Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem, otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką, przyobleką się w szatę niezniszczalnej łaski. Niechaj dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego ten olej stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.